Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nasze paletki, dyski bardzo ładnie zaczęły nam się pokazywać. No i możemy Wam to też teraz pokazać. Mija dokładnie miesiąc dzisiaj, bo 5. Możesz mówić, Junia, zaraz o nich opowiesz, co tam sobie chcesz. 5 czerwca do nas przyszły. Przypłynęły. Mamy 5 lipiec, ale czekać było warto. Bo się po prostu wszystkie już teraz pokazały. Tak, Niunia, ładnie sobie pływają. One są płochliwe. Musimy ostrożnie z nimi jak na razie jeszcze tutaj przechodzić. One się do nas pomału przyzwyczajają. Także to taka aklimatyzacja trwała równo miesiąc. No ale już pomalutku fajnie wszystkie 5 sztuk nam się pokazuje. Tak, Niunia? Mogę? Mów. Paletki są takie ładne, mają kolorów. Mają ładne kolorki? Tak. Podobają Ci się? Ja witam. Jestem Wiktoria. Ja zaraz dam im jakieś jedzonko. Tą naszą czwórkę, nie? Bo tak. One najfajniej jedzą. Przy okazji będzie widać, jak ta czwórka pływa na powierzchni. Także sobie tam zaraz je podkarmię trochę. No popatrzcie sobie chwilę na nie, jak one się tutaj prezentują. I paletki są takie trochę uciekają one. Tak, trochę są takie płochliwe, ziemiojady. Zupełnie inaczej się zachowują paletki, inaczej, ale myślę, że już ten czas, taki oczekiwania mamy za sobą. Tata, mogę spróbować? Jedzonka? Ale to jest zamrożone, Niuniu. A ja będę smakała. To dla ryby. Ty jesteś rybką? Paletką? To można było dla zabawy na początku spróbować, ale żeby cię brzuszek później nie bolał, wiesz? O, jest ich 5, super. Tak naprawdę to ta 5 dopiero zaczęła nam wypływać chyba ze 2-3 dni temu, tak naprawdę, nie? No dlatego trochę się zeszło, no ale... Proszę. Niunia. Masz kawałeczek, taki maleńki, tylko maleńki. Ułam sobie kawałek. Ale to nie jest za dobre dla ludzi, to dla rybek jest jedzonko. Dobra, myślę, że starczy. Zaraz tam pokażę, jak to sobie się zachowuje to nasze jedzonko. No i tak jak widać, no, my jesteśmy zadowoleni, bo naprawdę już wszystkie 5 sztuk nam się pokazało. Mieliśmy przygodę na początku, bo one się trochę przeganiają i na początku ustalały sobie jakąś tam hierarchię swoją. Myślę, że samiec, po zachowaniu, przynajmniej tak widać na środku, ta co teraz widać, że przegania trochę, zdominował większość, właściwie wszystkie pozostałe, nie? Mhm. I jedną paletkę jednego dyskowca nam zagonił w okolice gąbki, która jest od filtra przy szybie. No i po prostu utknęła tam ta nasza jedna paletka i zrobiła jej się rana na ciele. Tak, próbowaliśmy ją leczyć. Tak, próbowaliśmy coś tam zrobić, ale niestety się nie udało. Była bardzo malutka i po prostu wcisnęła się w taką szparkę, że uszkodziła się. No dlatego zostało nam 5, ale pozostałe już, myślę, że już sobie dogadują się pomału, bo jak widać, zresztą nowe płynęły, są już, pokazują nam się, czekają aż je nakarmimy, także bardzo fajnie się zachowują, już ten samiec odpuścił. Znaczy, ja tak czytałem, że i z tego co wiem, to płeć też można trochę po zachowaniu rozpoznać. U nas obrały sobie rejony, jeden po jednej stronie, drugi po drugiej, nie? I to tak jakby wskazywało na to, że to są dwa samce. Obrały sobie jedną stronę akwarium, drugą. Dwie samice były całkowicie ukryte. Tak. Tak bym obstawiał. Mhm. Mam nadzieję, że się nie mylę. Fajnie by było, bo wtedy znaczyłoby, że możemy liczyć na dwie pary. A jeden taki najmniejszy, on ma takie trochę objawy karłowacenia. Zobaczymy. Też wydaje mi się, że to może być samiec, bo jest bardzo odważny. Bardzo dużo je, bardzo chętnie je. Przeganiają go w kółko te dominujące, ale on sobie radzi z nimi, nie? Także no jakoś tam próbuje po prostu walczyć o jedzenie, o miejsce.
wyglądają, tak jak widać, no pięknie. Nie spodziewałem się, że tak nas zachwycą. Ale jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. Rybki jak na razie już dobrze się czują u nas. Dzisiaj dołożyłem jeszcze trochę światełka, bo ta nasza lampa, która była poprzednio, nie domagała. I teraz po prostu oświetlenie ogarnia całą szerokość akwarium. Tam jakiś czas temu zrobiłem sobie takie swoje oświetlenie LED-owe. Jest filmów mnóstwo o oświetleniu LED-owym, jak ktoś sam robi. Dlatego nie chciałem też na siłę nakręcać takiego filmiku. No, świeci zdecydowanie fajniej. Także tutaj jest dodatkowe światło i tak to wygląda, no jest ładniej. Także i rybki lepiej widać, i kolorki się prezentują. I no popatrzcie sobie, nie będę truł, bo gadam, kieram, te ryby są najważniejsze. Teraz ty mam się coś powiedz. Niunia, chodź jeszcze coś powiesz o paletkach. Bo ja gadam i gadam. A co one lubią jeść najbardziej? Co one lubią jeść najbardziej, Niunia? Te zielone jedzonko. Zielone jedzonko. A dzisiaj coś dla nich jeszcze pozbierałaś ciekawego? Glizdy. Tak, byłyśmy dzisiaj na spacerze. Wzięłyśmy dwie łopatki, wiaderko i chodziłyśmy kopać glizdy. I co? Nazbierałyśmy ile? 30. Nawet więcej, ze 100 tych glist. Także glist mamy dużo. No spróbujemy, zobaczymy jakim będą dżdżownice smakowały, czy w ogóle im będą smakowały. Ostatnio też wazonkowce, doniczkowce, takie te grindale, mniejszą odmianę. Albidusy, tak? One się nazywały, te większe. Też sobie zamówiliśmy, także rozpoczęliśmy hodowlę. W pojemniku z ziemią, to też wam myślę pokażemy niebawem. Pokażemy tą hodowlę, pokażemy czy one jedzą, jak jedzą. Tutaj mamy taką piękną glizdę. Poczekaj, bo teraz tu. Nie tu. Ostrzy. Żywa. Żywa. Tak. Be. Chyba będziemy je ciąć, bo one są tak, różnego, tak, im trzeba je różnego rodzaju. Rozgrabniać. Dobra, rozmiaru, także starczy z tymi glizdami, bo mi normalnie, ja nie mogę patrzeć na takie robaczki. Nie no, żartuję, ale no zobaczymy. Ja bardziej wolę te glizdy dżownice niż te... Niż te białe? Niż te białe, tak. Niż wazonkowce. Tak, one mniej mnie obrzydzają, praktycznie w ogóle mnie nie obrzydzają glizdy, a te wazonkowce, doniczkowce mnie obrzydzają, bo są okropne. Tak, no, pokażemy w następnym filmie. Jeżeli nadal nasze glosy nie dojedzie, no to tak. Jeszcze czekamy w każdym razie na nasze to duże akwarium. Paletki tutaj tak ładnie wyglądają w tej naszej kostce, że chyba tutaj je zostawimy, tak? Myślę, że chyba tak. One już się tutaj trochę przyzwyczaiły do tego miejsca. I one się przyzwyczaiły, ja nie chciałbym właśnie, żeby one się adoptowały do 400 kolejny miesiąc, bo to też... Już nie wiadomo jak one zareagują, czy one nam się nie rozchorują przez... No właśnie przez stres, nie? Więc wystarczy. Tutaj jest im dobrze, bardzo ładnie nam się tutaj już teraz pokazują, mamy radochę, bo po prostu rybki pięknie sobie pływają, wybarwiają się. Zamówiliśmy też oświetlenie do tej kostki, ze względu na to, żeby tu nie było takiego miksu, bo w tym momencie działają trzy lampki. Zamówiliśmy sobie oświetlenie. Też będzie okazja się pochwalić tym oświetleniem, bo będzie bardzo fajne. Ale to za jakiś czas, myślę, że jeszcze kilka tygodni. Chcemy w każdym razie, żeby ta kostka była takim naszym najładniejszym, najbardziej ozdobnym akwarium, dlatego że mamy je w głównym naszym salonie. Tak. No to na wejściu, jak to się mówi, na tapecie. Dlatego ono z paletkami po prostu nabrało dodatkowego charakteru. Co jeszcze o tej kostce? No, paletki widać piękne. Ja też mogę czegoś powiedzieć. Mów, Niunia. Wezmę trochę na dół. No, mów. Te rybki są takie fajne i kosiarka. Te skorobi są trzy.
Kosiarka ciężko pracuje, tak? Cały czas? Tak. A ostatnio kupiliśmy ślimaczki, bo mieliśmy je w innych akwariach. Ale... A mogę też powiedzieć czegoś? I są takie jak hełmy, te ślimaczki, chciałem powiedzieć o nim, bo też go lubisz, tego dużego, tak? Tutaj mieliśmy taki pasek, mniej więcej tej szerokości, którego ja nie czyściłem, nie? No bo nie chciałem, żeby tam złapała mi gąbka piasku. Nie chciałem, żeby się porysowało nam to akwarium. I pięknie nam ślimaczek to wszystko oczyścił. Tak, on tak mordką fajnie wyczyścił, tak żeby wyglądało to, jakby było wyczyszczone gąbką. Tak. No. Mogę z mamą czegoś powiedzieć? Mów. A tamtym akwarium, tamtym jest sam. To tam jest pirat. U ziemiojadu, ziemiojad jest pirat. Tak. Mhm. I bardzo lubię was. Bardzo lubi nas pirat? Tak. A ty też jego lubisz chyba, co? Bardzo. Mhm. Twoja ulubiona rybka. Tak. Ma takie, osłonięte oczko. Mhm. Żeby mógł nas lepiej widzieć. Tak, jednym oczkiem. A czemu ma takie duże zęby? Jeszcze tej bajki chyba nie przerabialiśmy. Chyba nie. Jest bardzo duży. Tak, jest bardzo duży. I ma duże zęby. No. I duże oczy. Tak. Wszystko ma pirat duże. Jest bardzo ładnym naszym ziemiojadem. Chyba kończymy. Mam nadzieję, że podobają wam się nasze rybki w kostce. To już jest najprawdopodobniej finał obsady w tym akwarium. Ja tutaj już nic więcej nie zrobię, nie? No, to już nie myślę, będziemy. Że tak, że tu już nie ma co przesadzać i tak już jest sporo ryb. Tak, są tęczanki, jak widać jest jedna kosiara. Ona jest grzeczna, jak jest sama. Jakby miała koleżanki, to by trochę rozrabiały. Tak, tak. Są tęczanki, jest otosków trochę. Barwniaki nasze. Aha, jeszcze o barwniakach, bo tutaj to było akwarium barwniaków. Trochę żeśmy im niespodziewane towarzystwo dołożyli. Nasze barwniaki szmaragdowe żyją, mają się dobrze i odchowały trzy na pewno małe. Tak, barwniaczki. Barwniaczki, które rosną i mają już na pewno powyżej centymetra, bo widzimy je, one sobie tam krążą, chowają się. Barwniaczki jeszcze nie mają kolorków. Jeszcze nie mają kolorków, tak. Pomału się wybarwiają. Ale fajnie, cieszymy się. Niewielki miod, pierwszy taki. W końcu nam się udał. Tak, ale mamy no, małe barwniaczki, jest tu dużo miejsca, one sobie w dolnej części tam krążą, w dolnym rejonie akwarium, także bardzo fajnie sobie radzą. Trochę się przeniosły z tego kokoska, ukrywają się dalej, ale nie ma jakiejś tam specjalnej agresji między nimi a paletkami. O, zresztą widać, już wam pokażę, może się uda. Jest mały barwniaczek. Cyk. Zaraz, chwila, tutaj krąży koło. Koło. Kiryska. Chyba uciekł mi. No, będzie jeszcze okazja na pewno, żeby pokazać te małe barwniaki. Tutaj one sobie, o, właśnie w tych częściach dolnych krążą. Czasami po prostu je widać, jak skubią, tam szukają jedzenia. No teraz nie pokażę, bo chyba zwiało, ale był. Może jeszcze się pojawi. Co jeszcze tutaj z ciekawostek? Helenki dzisiaj maleńkie widzieliśmy, więc też się rozmnożyły. Także tutaj ślimaczków, którymś razem opowiem dokładnie na temat już, jak tak będę pewny, że to już jest koniec obsady w tym akwarium, to dokładnie opowiemy, jakie stworzenia tu żyją. Będzie jeszcze na pewno na to okazja. Może paletki nam się sparują i będzie też jakiś ciekawy film. To dopiero będzie okazja. Do tak, tak. One są jeszcze małe, ale myślę, że na pewno coś tu się będzie ciekawego działo. Bo... Wiesz, no cały czas się coś dzieje ciekawego. No, jak my nie widzimy. Tak, jak my nie widzimy, właśnie to jest tak, że jak my wracamy do domu, to ich jest więcej. Jest barwniaczek. Nie, to nie ten barwniaczek. Ich jest więcej i po prostu dzięki temu, z drugiej strony, że nas dosyć często nie ma w domu i my jesteśmy rano i wieczorem, one mają cały dzień ciszę i spokój. Gdzie jest mały barwniaczek? Schowały się, Niunia, wiesz? Znowu chyba gdzieś tam popłynęły do tyłu. O, jest. Może jest, go... jest.
Jest, gdzie? Jest. Już staram tam. Się, staram. Zbliżam, jeszcze, zbliżam. Jeszcze. Jestem koło kokoska. Ostrze, ostrze jest. Widać go trochę. O, płynie. No, dokładnie sobie tam popłynął. Także już nie jest taki mały. No, ten to już taki nawet dosyć spory. Tak, i one sobie cały czas skubią. Nie wiemy jeszcze, co to będzie, czy to będą samiczki, czy to będą samce. Ale trzymają się razem. Nadal w sumie z rodzicami. Krążą sobie po przydnie, skubią cały czas coś. Kieryski też sobie fajnie. Kieryski nam się jeszcze nie rozmnażały w ogóle, nie widziałem żadnej ikry. Także jak na razie kieryski jeszcze nas tutaj nie edukują, jeżeli chodzi o rozmnażanie kirysków. Nie możemy jeszcze nic na ten temat powiedzieć. Bardzo byśmy chcieli, żeby te paletki nam się sparowały. Żeby mogło się tutaj coś zadziać, to by było coś pięknego, także no, będziemy na to czekali. Jak za dużo informacji, to sorry. Ja to zawsze tak muszę ględzić o wszystkim i o niczym, ale no to wystarczy po prostu wyłączyć słuch i czasami popatrzeć po prostu na nasze rybcie. Tak, no to ja na chciał... ekranu jest taka ikonka, tak, z buźniczkiem. No, ja bym chciał o wszystkim po prostu czasami powiedzieć wszystko naraz, nie? Bo to jak zwykle... Ale to tak się nie da, no. W ciągu tygodnia się tak dużo rzeczy dzieje, że opowiadać można i opowiadać. Popatrzcie, no. Rybcie piękne. Miejmy nadzieję, że to się sprawdzi, że według zachowań paletek są dwa samce albo trzy samce i dwie samice. Jakby tak było, to by było coś pięknego. Także chcieliśmy na koniec jeszcze raz podziękować oczywiście naszym znajomym z Aqua Tropicany, bo to są paletki dzięki nim zakupione. Tak. Jeżeli chodzi o hodowlę, no to tak jak mówiłem wcześniej, to są z hodowli piwowarskiego. Aleksandra można sobie łatwo znaleźć. To jest, nie wiem czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że to jest Polak, który przebywa w Niemczech i prowadzi swoją firmę. Na pewno jakieś tam korzenie polskie. Nie znam, nie czytałem, ale paletki jego są zdecydowanie bardzo piękne. No a jeżeli chodzi o Aqua Tropicane, no to mamy po prostu tutaj dostawcę pięknych ryb pod samym nosem. I okay. Będziemy korzystali. Na pewno jeszcze paletki właśnie dokupimy, bo do 400 sobie po prostu kupimy nowe paletki. Te zostawimy tu, bo je tu chcemy mieć. Mm-hmm. Im jest dobrze. Są zdrowe. Nie mają żadnych objaw jakichkolwiek stresów, choroby. Nawet jak to światełko dzisiaj dołożyłem, to one chyba chętniej wypłynęły. Nie wiem, czy to ma związek, ale jak miały zaciemnione miejsca więcej, to chowały się tak, w nich. Tak, to były pochowane tak gdzieś tam w zewnątrz. Tak, a dzisiaj jest cała szerokość tej kostki oświetlona, słabiej lub bardziej, ale po prostu one widać, że pływają w zasięgu wzroku i nie płoszą się specjalnie ani przed nami, ani się nie przeganiają też jakoś wybitnie troszkę. Ale ogólnie jest okej. Okay. Kończymy, bo już żeśmy się nagadali. Żeś się tak rozgadał, że już wszyscy mamy dosyć. Nie żartuję. Gadaj, ile ci wejdzie. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Niunia, chodź się pożegnać. Chodź się pożegnać. Chodź. No chodź. Dzień dobry. Nie. Do widzenia. Do widzenia. Dzięki, do widzenia. Cześć. Ja nie mogę z niej ze śmiechu, normalnie kiedyś pęknę. Nie pękaj. Na razie. Hej.